witam Was wszystkich dzisiaj z województwa świętokrzyskiego. Trochę Was zaskoczyłem, bo nie dawałem Wam sygnałów odnośnie tego, że wybieram się do swojej Ani. Także troszeczkę możecie być zdziwieni. Postanowiłem przyjechać, troszeczkę odpocząć od tej budowy. Pierwszy etap już mamy za sobą, tak jak widzieliście serię filmików, które Wam upubliczniłem. Także już wszyscy wiecie, że budowa jest na etapie ukończenia postawienia konstrukcji stalowej. Także dzisiaj odwiedziłem rodzinne strony swojej narzeczonej. Z przodu kolega Artek na MZ-ce 150, z tyłu szwagier leci na MZ-cie. Także nie ma lipy, dzisiaj wycieczkowo, turystycznie dzisiaj zwiedzamy górki, pagórki. Mam nadzieję, że uda mi się obskoczyć jakieś fajne podjazdy, których tutaj akurat w tych rejonach nie brakuje. Fajne, kręte drogi, górzyste, także idealna opcja na to, aby właśnie polatać sobie quadem, czy też innym motocyklem. Przed nami tereny, których to w naszych rejonach brakuje, czyli górki, pagórki. Świetne podjazdy. U nas w Lubelskim, sami wiecie, że jest płasko, nie ma gdzie pojeździć. Dlatego też właśnie fajnie jest zabrać swój sprzęt i przyjechać tutaj w te rejony. No bo zobaczcie, co tu się dzieje. Zaraz będzie fajny widok. Wjadę sobie tego. O, tutaj piknik. Tutaj elegancki widoczek. Zobaczcie, jak pięknie. Świetne tereny. MZ-ka quad, wszędzie pójdzie. Chłopaki mają dużo łatwiej, bo mają dwa koła. A jak ma się cztery koła, to troszeczkę nie jest tak przyjemnie, bo jak buja na lewo i na prawo, to przyczepność jest znacznie mniejsza, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że mogę czasem na jakimś podbiciu wylecieć do góry. Także mogłoby się to źle skończyć. Ach, jak ja lubię te świętokrzyskie góreczki. Piękna sprawa. Dawaj, się zamieniamy! No! Tylko uważaj, żeby cię, wiesz, żeby cię nie wywaliło, nie? A co, on tutaj gaśnie, ta MZ-a, czy co? Ale tak jest. Dobra. To samo, co u mnie biegi, nie?
O, czekaj, bo truje wbiłem. Dobra, jest dwuja. To jest sprzęciko, nie? Tam jakieś kłady. Szwagier MZ-ę odszykował. I też chyba będzie jeździł cały sezon. Prawdziwy motocyklista. Myślałem, że będziesz na koło lał, tak jak prawidłowy motocyklista. MZ-a jest fajna, bo fajnie się buja na amortyzatorach. Miękko się jedzie, kładem to trzęsie strasznie. No, szwagier się zgubił gdzieś, nie widzę go. Jedzie! Jest moc! Nie daj mu po tytułu, nie? No daj spokój! Co? Jeden. Możemy jechać tu? No, jedziemy! Mogę jechać, gdzie? To jedziemy tu, czy tu na mocidła? No tam jest ten, na Kraspowie, bo na szybie co jest. Bo laser cały czas drogą. Ja chcę. Cały czas laser. Na wołek drogi tylko jest. Mogliby sobie kurwa kasy. Szwagier zadowolony. Coś czuję, że niedługo będziemy razem kładami latać. Jedyneczka. Zamieniamy się, Artek? Będziesz jechał? No. Pomału będę jechał. Kawałek do drogi, a potem będę prowadził. Dobra. Tylko nie oszalej na tym kładzie. Najgorzej ruszyć. Jak już się ruszy, to pójdzie. Do takiej maszyny na taką drogę to by mi się przydały takie kółeczka, jak te małe dzieci mają, jak jeżdżą tymi rowerykami, jak się uczą dopiero. Bo tak to buja. No, już kłada to już nie widać. Nasza dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Spadamy już na chatę. Robi się już późno. Ręce mnie bolą, nogi bolą. Paliwo się kończy. Więc przyszedł czas na to, aby wstawić się w serwisie, zatankować, przesmarować i zaprosić Was na kolejny materiał z tych świętokrzyskich terenów. Mam, myślę, że jeszcze nie jeden film z tych oto okolic pojawi się na moim kanale. Także łapeczka w górę, subskrybuj i zapraszam Cię do oglądania kolejnego mojego materiału.